Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechów, witam w kolejnym odcinku z Gawiedzi, że będzie się zawiedla, jak nazywam Czechów. Tak, jest. To skrócamy, tak? Czas widza. Utrzymanie uwagi widza jest bardzo ważne, także trzeba rozmawiać szybko. Słuchajcie. Od poprzedniego odcinka nie pamiętam, co zrobiliśmy. Co robiliśmy w poprzednim odcinku? Nie pamiętam zupełnie. Ale wiem, że mam cały ekwipunek wiedźmiński. Niestety jestem zbyt biedny. Niestety jestem widzowie zbyt biedny, żeby go poulepszać na wyższy poziom, najwyższy chyba możliwy tutaj w gierce, przynajmniej na aktualnym etapie, czyli 34. No i chciałbym to poulepszać, ale nie jestem nawet w stanie, więc słuchajcie, trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić. A tym, co zrobimy, to będzie wykonanie właśnie zadania, tak zwanego zlecenia, za które weźmiemy całkiem, mam nadzieję, potężny pitos. Mimo że Gerard miał na głowie ważne sprawy, nie zapomniał o swoich powołaniu. To jest tępieniu potworu. Szukając zawodowego spełnienia, natknął się na zlecenie, w którym oferowano całkiem przystojną nagrodę za ustalenie losów pewnego zaginionego mężczyzny. Nie było to może typowe wiedźmińskie zlecenie, ale pieniądz przecież nie śmierdzi. Wiedźmin? Rychło w czas. Przychodzę w sprawie zlecenia. Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak, chodzi o mojego brata Michaela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy objedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same. Bez jadła ani dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Oczywiście, Mógłbym tylko się tym zająć, jeśli nie wiem, porozmawiajmy co o nagrodzie, zapłacisz. tak to jest, na samym początku. Ale ten Wiedźmin taki mało energiczny, ja jestem dzisiaj bardzo energiczny. Nie wiem, z jakiego powodu jestem tak energiczny. Chyba z tego, że jestem głodny. To. Jestem na nofapie. To całkiem możliwe, że dlatego. Niesamowite uczucie, polecam widzowie. Tak to ze wszystkim tak jest. Jak zaczniesz ćwiczyć, jak przejdziesz na dietę, jak zaczniesz nofapować, to no, z każdą rzeczą taką pozytywną zawsze Drogo, niesie to no ale to chodzi o brata, więc nie pozytywną będę energię. żałował. Stoi! Polecam widzowie, cokolwiek z tych rzeczy sobie chociaż na chwilę porobić. Ciężkie Niech jak będzie, skurwysyn, rozejrzę ale się za twoim jak się bratem. uda, Po czym go to poznam? faktycznie dobrze się czujemy z tym. To nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Rzucić palenie albo coś, to Czasami też zwłoki są w niesamowite takim w ogóle. stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Widzowie. W jakiej to ja jakości dla widza, co nagrywam? W żałosnej, to jest prawidłowa odpowiedź. Full HD? Full HD 2020, imagine this. Dobra, może tam będziemy mogli szybko podróżować. Istnieje taka szansa. Nie, szybko podróżować to ja będę kurwa na płotce, więc chodź tu. To jest jedyna nasza szybka podróż w tamto miejsce. I co wam ciekawego powiem? Skończyłem pisanie materiału. Materiał nazywa się Algorytm YouTube'a. Możecie sobie wejść na mój drugi kanał i go obejrzeć. Chciałem zacząć montowanie, aczkolwiek nie mam internetu. Znaczy, mam internet, ale jest on bardzo wolny. Na tyle wolny, że jakby pozyskiwanie i pobieranie filmów, które muszę później wrzucić do programu montującego, trwałoby całą wieczność. Ty, wiecie co się teraz zorientowałem? Że na lewym monitorze 60-hercowym mam więcej, płynniejszy ruch niż i tutaj, w tej gierce. Ty, coś mi tu nie gra, kurwa. To jest zepsute, nie? O, nie. Tak samo do dupy. Ale niesamowite, ja chyba grałem na 30 klatkach na tym pełnym ekranie, bo to nie działa coś. Teraz, nie no, jest płynnie, jest płynnie. Nie wiem, ten Wiedźmin jest dziwny. Co włączę, co przełączę raz na jakiś czas tam pełny ekran, ekran bez ramek, to w zależności od tego, co jest tam odpalone, się odpalają różny klatkarz w giereczce. I nie jestem w stanie znaleźć patentu. Czyli nie wiem do końca. Ślady jakiegoś potwora.
otwora nożnego. Czy jak włączę pełny ekran, to będę miał 144 Hz na monitorze, czy nagle mi spadnie do 30, bo to jest zupełnie randomowo, co ciekawe. Dziwne to jest niestety, ale jakoś mi też nie przeszkadza bardzo, ale to akurat, że na lewym monitorze, no nie no, wy płynnie widzicie gierkę niżej ja, to jest jakiś żart, nie? Tak nie powinno działać, to powinno być odwrotnie, ja tu powinienem mieć 1 000 000 FPS-ów, a wy jakieś, no niestety tyle maksymalnie ile można, czyli 60. Chciałem powiedzieć, a wy jakieś gówno powinniście mieć na ekranie. Nie no, dla widza wszystko, widz to powinien najlepiej mieć. Ty czemu mi nie działa prawy przycisk, o teraz? Dobra, to są ślady po śladach. No wątpię, że tu przeżył w tej starej kopalni. Niezły ktoś miał debilny pomysł z tą kopalnią. Czemu mi kot za dużo nie daje? Nic nie widzę, mimo tego, że mam kota. Ciemno to strasznie. A wiem, co mogę dla widza opowiedzieć. Skrzynka. Dla widza to mogę opowiedzieć na przykład o tym, że nie mogę spać i to jest ciekawa historia, bo ostatnio... A, tu też są ślady. Co to są za ślady w ogóle? Dobra, idziemy tędy. Ciekawa historia dla widza, tak? Ja w ogóle nie jem leków i tak dalej. Także na mnie każde tutaj tabletka, na przykład przeciwbólowa i tak dalej, to już czuję jej efekt i to solidnie. Zawsze odczuwam ten efekt różnych tabletek, bo ja w ogóle jakby nie jem żadnych tabletek, nigdy od 8 czy 9 lat nie byłem na nic chory. Jakby żadnych antybiotyków, niczego nie biorę. No i słuchajcie, kiedyś nie mogłem spać i postanowiłem wypić tą właśnie, mam tu w kubku nalaną herbatkę sobie taką ziołową i mówię, spróbuję, no nie mogę spać, to co wypiję. Chłopie, jak walłem tą herbatę ziołową, jak mnie wykurwiło z butów, ja mówię, co się dzieje, nie? Ja mówię, co się kurwa dzieje? Ja mówię, o, gniazdo potworów, jakieś te jajka. Należałoby... Jaja są bliskie wyklucia, trzeba się ich pozbyć. Co? I mówię, o kurde, ile tego? 4 gniazda potworów. I mówię, jo ci kryncach, mnie zmiotło z planszy. Chłopie, masakra jakaś, nie? Krew, mięso, soki trawienne. Widzę już. Potwory, trzeba je pokonać. Młody. Tak się nazywa? Młody? No i co? I słuchajcie, walłem to i mi normalnie zmiotło mnie z planszy. I kiedyś dostałem też od mojej mamy, została pożyczona tutaj tabletka na sen, bo też kiedyś nie mogłem spać. Chcę wam pokazać, jak bardzo jestem na to wrażliwy. No i opowiedzieć generalnie tam. Musi być niedaleko. Ja opowiedzieć generalnie tą historię. No więc po tej zwykłej ziołowej herbacie. Mnie strasznie zmiotło z planszy. Kiedyś dostałem pół tapsa od mojej mamy na spanie, jak ją poprosiłem, to pamiętam, chłopie, całą noc biegałem z tymi. Z Indianami, krainie wiecznych łowów, cała była jebana różowa. Polowałem, a na końcu miałem wybór, czy chcę tam zostać, czy chcę wrócić do normalnego świata. Taka faza, że widzowie przysięgam wam, no pojebana faza, nie? A w ogóle to minibosik widzę. Dobra, ale to na mini bosika to mamy kurwa mini sposoby. No spierdolę go w pół. No nawet się nie przejmę. Dobra, i słuchajcie. I więc jestem bardzo na to wrażliwy i ostatnio miałem dokładnie taką samą sytuację. Czyli to było kilka dni temu, miałem sytuację, w której postanowiłem, bo ja ogólnie teraz dostawałem tego. Dostawałem tapsy, to były takie tapsy przypisane na spanie, ale to nie były moje tapsy. Także to były dla jakichś mocniejszych osobników generalnie, a nie dla takiego szczawika jak ja. I no generalnie nie powinienem im brać, bo to są takie mocne na receptę. No ale co, brałem, bo zajebiste były te tapsy. Brałeś pół tapsa, szedłeś i po prostu zamykałeś oczy. Chłopie, 6 godzin, żadnych problemów nie było, nigdy. I słuchajcie, Ostatnio miałem tak, bo niektóre narkotyki działają tak, są takie specyficzne narkotyki, które działają w taki sposób, że to były właśnie też na sen przypisywane, tylko w momencie, kiedy je wziąłeś i nie poszedłeś spać, wjeżdżała ci dojebana faza. I słuchajcie, mam prawdopodobieństwo, że tego tapsa, którego zazyłem, był dokładnie coś takiego, bo jak ja kurwa, pamiętam, wypiłem 1,5 litra wody przed snem, więc się mega obudziłem z bólem pęcherza. Musiałem iść się wylać, nie?
Nie było innej opcji. Więc wstałem, poszedłem, chłopy. Ja patrzę na patrzę prawo, lewo. A tu kurwa wieloryby, nie? I on mówi, co tu się odpierdala? Chłopie, przed moim ryjem normalnie nawet nie pływały, tylko w chmurach jakby. W chmurach przypominających niebieskie fale pływały pierdolone wieloryby. Mówię, i od sikrynca, naprawdę widzowie. Nie przesadzajcie z topsami, bo może być różnie. Nie wiem kurwa, jak ludzie mogą to jeść na co dzień, nie? Takie tabletki mocne. To by mnie wykurwiło w kosmos. Już mnie wyjebało w kosmos. Nawet nie wiem gdzie idę, tak mnie wyjebało, że nawet nie wiem gdzie idę. Ale musiałem wam to powiedzieć, bo to było kilka dni temu i teraz mi się przypomniało a propos spania. No i niestety zabrakło mi te tabletki. A były naprawdę fajne, w sensie działały tak jak powinny działać. No po nich kurwa nie wstawałeś, nie? Po nich to miałeś taki sen, że o chłopie. No więc spełniały generalnie swoją rolę. Natomiast no, niestety mi się skończyły. Wiece już nie dostanę, bo tak jak mówię, to nie były nawet moje. No więc niestety. Ale taka faska była, widzowie, że poszedłem do lodówki, wziąłem biszkopta, napierdoliłem ketchupu na biszkopta, położyłem na niego, chłopie, wegański ten, nie węgiel, tylko wegański bekon. I to wszystko zjadłem razem i mówię tak. Przecież to jest kurwa najpyszniejsze, co jadłem w życiu. Pojebane to, że takie coś jest w ogóle, nie wiem, jest legalne. Też nigdy jakoś nie brałem nic poważniejszego, bo się zawsze bałem. To nie chodzi o to, że ja uważam, że w życiu trzeba spróbować absolutnie każdej rzeczy. No tylko no, nie należy tego abuzować. Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba umieć to używać. A zgłoś się po nagrodę, bo my znaleźliśmy jego buty, no nie? Czyli teraz wychodzimy. Tędy. A tam co jest? Aczkolwiek nigdy nie uważałem, że byłbym bezpieczny z tym braniem tego czegoś. Więc nigdy tego nie brałem. Po prostu niezwyczajnie w świecie bałem się. Zresztą to też jest za mocne słowo, bałem się, no. Bałem się, że może towarzystwo koło mnie nie jest odpowiednie w ten sposób. W razie coś by się stało, to mi nie pomogą. W takim towarzystwie nie zamierzałem brać nigdy nic poważniejszego. Ale zdarzyło się coś zarzucić. Powiem wam szczerze, że nigdy w życiu nie miałem takiej fazy jak po tapsach do spania. Nigdy. Naprawdę nigdy. Dalej, płotka, dalej. Nigdy. Pojebane to jest. Polecam, jak coś tapsy nazywa. Tapsy nazywają się Nasen. O ile dobrze pamiętam. I są na sen. Ale myślę, że na mnie to nawet ta herbata ziołowa i będzie kurwa paska taka, że mówię wam, pamiętam jak ja wypiłem herbatę ziołową pierwszy raz w swoim życiu. Gościu, jedyne co mam taką mocno zbudowaną odporność, to na kofeinę. Cokolwiek wezmę w życiu, od razu na mnie to reaguje momentalnie w najmniejszych ilościach, ale na kofeinę, kurwa, czytaj Gerę, nic. A mi się spać chce. Mówiłem wam kiedyś, opowiadałem tą historię, że wypiłem. No, wypiłem chyba trzy duże tej. Nie, już nie pamiętam kurwa ile, ale wydaje mi się, że jest trzy tej Gery duże? Musiał to policzyć jakoś. I poszedłem spać. Kurwa, w pracy. Także. I to będąc wyspanym. Więc to nie jest tak, że jakby. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopajęc. Chyba 5 godzin tak stałem i. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. Bardzo złe podejście. A chociaż w tych czasach ich. No i czego tu sterczysz? Cudem nieszczęściem się żywisz? Pieniądze. Nie, żywię się kaszą z omastą jak każdy. Więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. O, kolego. Nie będę żebrać. Kościu. Ryzykowałem życie. Coś mi się chyba za to należy. Masz. I idź stąd. No ty masz, gościu, szczęście, że ty żyjesz jeszcze, bo coś mi się wydaje, że ta opcja... Gdy, no chyba cię po... 8...
84 korony, ty kurwa jebana, jakby szkoda, że nie mam takiej opcji, nie? Czyli cię rozpierdolić, po kolei ci poucinać rzeczy. Ta, pozytywna energia, widzowie. Dobra, wykonujmy, już mnie wkurwił. Ja potrzebuję pieniędzy, widzowie, dużo pieniędzy, ja nie mam żadnego siana. W tym jest problem, potrzebuję najzwyczajniej w świecie siana. A tutaj nie ma siana. Dobra, zlecenie bestia z Oksenfurskiej Puszczy. A to wiem co to jest chyba leszy. Najemnicy zwykle dostają pieniądze, by zabić potwora. Tym razem jednak było inaczej, to niejaki Hans Kindaris Kondotier obwieszczał wszem i wobec, że wypłaci sowitom nagrodę za pokonanie bestii, która zaległa się w puszczach pod Oksenfurtem. Gerard postanowił przyjąć zlecenie. Przemierzając okolice Oksenfurtu, Gerard natrafił na ślady niebezpiecznego potwora. Choć Wiedźmin nie przyjął nań zlecenia, postanowił podjąć drop. Pewnie, że tak. A mogłem przyjąć zlecenie? Pewnie mogłem, ale najpierw zupełnie przypadkiem natrafiłem na te ślady. Tak jest, tu jest znaczek zapytania, a w tym znaczku zapytania jest leszy. To był leszy na 30 poziom i powiedziałem, że kiedyś tu wrócę, no i wracamy. Witam serdecznie, witam z powrotem. Tak jest? Tak, tu jest ta rezydencja czarownika od serów. Pamiętam. Zanosi się na deszcz. No to ciekawe, że pamiętam takie rzeczy. To mnie nie wiem, jak taka jakoś mam dobrą pamięć, jeżeli chodzi o takie wizualne rzeczy, ale jak mnie zapytasz, jak się nazywa postrać, na przykład Jaskier. Za każdym razem, kiedy wymawiam jego imię, muszę się dwa razy zastanowić, czy to jest prawidłowe imię, nie? Przecież to jest główna postać, kurwa. Ja wiem, że jakiś tutaj gość od sera był. No tylko jak zobaczę, to już wiem. Ale w innym wypadku ciężko. Ludzka. Drugiego ciała nigdzie nie widać. Ta, po co ja to śledzę, jak ja będzie ten nasz jest? W sumie. No, o. Potwór lata. Złapał drugie ciało. Jak lata? W szpony. Ale widać, że nie wszystko doniósł do gniazda. Jak kurwa lata? To nie leszy? Ty, to nie leszy. Ale leszego też możemy spotkać. I co, po czym idziemy? Po śladek krwi? Po nitce do kłębka. Po krwi do drugiej ręki. No tak, już wiemy skąd to powiedzenie. Ciekawe, jak niektóre powiedzenia się w sumie wzięły. Ktoś tak szedł i kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. Ale jakim cudem to jakby przyniosło dużo dalej? Nie kiedyś bez internetu, no bo dzisiaj to wiadomo, jak się memy szerzą. Ale kiedyś? Jak takie powiedzenie mogło się wiedzieć? Ciekawe to jest bardzo. Ktoś tak kiedyś raz powiedział, zaczęto to pewnie mówić w wiosce, bo ktoś to podłapał. No i przyjechał z wioski ziomuś, usłyszał do wioski, usłyszał co oni mówią. Powiedział, że to w sumie fajne powiedzenie. Pojechał dalej, powiedział to dalej, pojebane. Szansa na to dość nikła. Tak się będą fajnie informacje rozchodziły. Ty, no nie ma tutaj nic. Dalej. Tu ślad się urywa. Ptaszyska musiały wszystko zeżreć. Ale jeśli ciało też znalazły przede mną, wystarczy iść za krakaniem. Kaka? Dobra. Ty, to może to jednak będzie ten. Leszy. Przecież nie, tutaj nie jest ten znak zapytania. Ten znak zapytania gdzieś jest tu po lewo, prawda? Jak jest. Tam musimy się udać, bo tam jest właśnie pan Leszy. Nieodkryte miejsce. Możemy go też zabić, czemu by nie. Co to? A, gryf. Archegryf. O kurwa, opinokinus. Gonimy. Mamy szansę z nim? My jeszcze spokojnie. Gleba, kurwa. Na ziemię, chłopie. Widzisz ten eku? Byłoby jeszcze lepsze, jakbym mógł ale nie, no i tak jest Selinda. Nie no, pojebane, jaki my mam damage. Ale dobra, byłby większy, już mnie wkurzyłeś. Byłby dużo większy. Nie no, wystarczy, że lewy klikam, to spojebana ta gierka. Złamałem gierkę Wiedźmina w pół, zobacz jak wykrzyknik. Jajogryfa. Zbroja Zirael. Zbroja Zirael? Jest kółeczka. Poka Ziraela. Nie, alchemia, tylko ekwipunek. Zbroja, może dużo warta? O, dużo, a poka jak wygląda? O, jak gówno. Ale gdzieś tu było jeszcze jego leże, tam bym też zajrzał, bo... Zajrzał? A, myślę, że obie formy są poprawne. Zajrzał, mówiłeś się kiedyś chyba. Ale no tak, generalnie zajrzał. No tu może być coś ciekawego. Nogi. Zlecenie dla najemników. Szanowny pan Hans postanowił przysłać na pana warunek, by honorarium za zabicie bestii z Oksenfurskiej Puszczy wypłacić z góry. Co?
Żądanie 6 mieszków koron za wykonanie zlecenia wydaje mi się dość przesadnie wygórowane. No proszę, wzięli zlecenie przede mną z nagrodą płatną z góry i wyższą od mojej. A, sprytni. Czyli oni wzięli sobie zlecenie i potem zamiast wykonywać zlecenie, to zapłacili Wiedźminowi, żeby... Ale nie, tak nie zrobili, bo przecież tu zostały ich nogi. To chyba tak nie zrobili jednak właśnie. Ale byłoby to mądre, jakby tak zrobili, czyli wzięli zlecenie za 300 i poszli wywieźli zlecenie za 200, jako pośrednik zarobili. Kiedyś opowiadałem historię o takim ziomu, co to był. Był taki ziomo, on mi generalnie ukradł deski, znaczy nie mi, tylko mojemu ojcu. Więc sprawa wyglądała tak, że w pewnym momencie taki, takim, powiedzmy, nie chcę mówić brzydko, no nie, ale wiecie, o co mi chodzi, taki, że tak powiem, koneser wina i tego, i tak wyglądał na takiego konesera wina. No i generalnie on dostał tutaj zlecenie w Wiedźminie, że ma tego, że ma... Co ma przenieść piasek, czy jest to w stanie zrobić, no to powiedzmy za przykładową kwotę, nie wiem, ile 100 zł. On powiedział, że pewnie, że weźmie to zlecenie, wywiezie ten piasek. Czemu by nie? I poszedł do innego domu, sąsiada zaraz obok i powiedział, czy chce piasek za 100. Powiedział, że tak. Więc chłop nie dość, że zarobił 100 od zioma. Zresztą opowiadałem to kiedyś, ale opowiem jeszcze raz, był super śmieszne. Zarobił 100 od zioma, to jeszcze... Potem zarobił 100 za piasek od drugiego zioma, bo się budował teraz obok. I tylko sąsiedzi se stali i patrzyli, kurwa, jak chłop z jednego domu do drugiego przenosił, a oni już my 200 zarzucili. Także nie wiem, jak ten ziom się nazywał. Nie wiem, czy on się nazywał Mietek, czy jak się nazywał, ale wiem, że był kurwa jaki? Był sprytny. Strasznie sprytny, no. To mu trzeba było przyznać. Ale. Zajebał nam kiedyś deski, miałem w roli... No miałem stać i wyglądać groźnie. A że byłem duży, to stałem i wyglądałem groźnie. Żeby nastraszyć oponenta. Żeby oddawać deski. Ostatecznie nie poskutkowało niestety, nie wyglądałem wystarczająco groźnie. Ponieważ umarł, zanim oddał mi deski. Ale na pytanie, dlaczego ukradł nam deski, to powiedział, że on je nie ukradł, tylko przechował, bo widział, że deszcz pada i nie chciał, żeby się zmarnowały. A widzisz, taki pomocniczy tutaj gagatek. Z kiedy zatrzymałem? Przypadkiem, kiedy? Powiedz kiedy, nie teraz, proszę. Powiedz, że przed chwilą zatrzymałem. Nie wiem, nawet nie jestem w stanie zobaczyć, bo niestety Wiedźmin nie da się zminimalizować, skurwysyn. Jestem wdzięczny, arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Nie tak szybko, nie oszukasz mnie. Chwila, poznajesz ten list? Wzięliście kontrakt. Nagroda była płatna z góry. A, i czyli, wyższa od mojej. Czyli tak zrobił właśnie, jak powiedziałem. Tak to jest w interesach. Pośrednik dostaje najwięcej. Dostać to ty możesz w mordę, cwaniaku. Złoto, już. Taka rada na odchodne. Nigdy więcej nie próbuj oszukać Wiedźmina. Nigdy. O, tam... Ja bym to nie nazwał oszustwem, raczej zatajeniem prawdy co najwyżej. No dobra, to jest jakiś potwór. Kurwa, ja bym chciał do Płotkęca i uciekać stąd. Wilki! Nie, dobra, nie chcę mi się z nimi bawić. Płotka, chodź! Pierdalamy... Nie, no nie mogę nawet na ciebie wsiąść. Dobra, poczekajcie, zobaczę, że w ogóle czy to się nagrało, co ja gadałem. Dobra, widzowie, nie jest źle. Ominęła was jedna ciekawa historia, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kiedyś wam ją jeszcze opowiem, jeżeli nie będzie akcji. Kurwa, zostaw. Jeżeli będą nudy, to wam opowiem. No biegnij, ale w ogóle fajnie to wygląda, jak on biegnie. Dobra, nie da rady, kurwa. Są bardzo uparte skurwysyny. Śmigło one, Pokemon. Ale by oddało, jakby widzowie na Twitchu, jakbym grał i widzowie by tak. Zrobisz śmigło? Pewnie. Niestety nie mam innego przedmiotu do robienia śmigła. Najwyżej mogę się w kółko zakręcić, ale robię to nieomalże cały czas, przez całe swoje życie. Trafna riposta, dobra. Lecimy wykonać jakąś inną misję. Statua... Nie graj z bogami. To jest jakieś gówno, elfie ruiny, nie chce mi się tego robić. Statuetka żołnierza wygląda na fajne zadanie.
Przekaż Trid statuetkę żołnierza. Podczas wizyty u księgowego cesarza Blizena Geralt zwędził z jego kolekcji statuetkę żołnierza. Wiedźmin postanowił pokazać posążek Trid, bowiem statuetka emanowała magią i nasz bohater miał przeczucie, że jest z nią związana jakaś ciekawa historia. Księgowy cesar Blizen... Cesar Blizen. Nie kojarzę księgowego cesara Blizena. Wiem, że to jest ten ziomuś, o którym gadaliśmy, że Szczupak jest królem Pontaru. Tam Sandor i że Sandor smakuje jak gówno. To była całkiem zabawna misja. Jeżeli o tą misję chodzi, to jak najbardziej ją pamiętam. Jak to jest w ogóle? Jak to jest z tym życiem? Powiedzcie mi, dlaczego godzinę temu byłem tak mega zamulony, a teraz jestem mega energiczny? Nie wiem, jak świat w mojej głowie działa. Może ja naprawdę mam ADHD, ale nigdy się nie przełodałem. Chyba będzie trzeba. Czy mam chorobę dwubiegunową? Nie mam, widzowie! Ty też wypierdalasz. Dobra. Triss jest u tego. U Jaskiera. Udajemy się do środka, zresztą no tak. Przecież tam ostatnio wykonywaliśmy z nią misję. Zaproponowała nam w ogóle podróż do domku. Żebyśmy żyli długo razem i szczęśliwie. A tu w ogóle nadal widzę radowidowe flagi, a przecież radowida już nie ma. Co w ogóle się tutaj stało? A mogę pokazać z tą Zoltan? Bo ty przegrałeś coś, kurwa. A ty tą sowę przegrałeś, ale dobra, to mogliśmy pewnie wcześniej pokazać. Dobra, idziemy na górę. Pierwszy skręt w lewo i powinna być tutaj Triss Merigold. O! Nie ma jest. Tak, Geralt? Co pomyślałaś, kiedy zobaczyłaś mnie pierwszy raz u króla żebraku? Szczerze? O nie, znowu on. Tak mi się właśnie wydawało. Trudno było do ciebie dotrzeć. Myślałam, że skoro odzyskałeś pamięć i spotkałeś Yennefer, to oczywiste, że wy... Ale jak się okazało, akurat w tej sprawie moja amnezja nie miała nic do rzeczy. Zawsze chciałam być z tobą. O, dziubdziusie takie. Teraz to wiem. Słodziusie, dziubdziusie. Figureczka. Spójrz, co zdobyłem. Chodź, musimy go odczarować. Pewnie, że tak, znowu. To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Ale przyznać trzeba, że... Tak, co, ale CD Projekt Red... Walory wizualne zostawi, kurwa, konkretnie odsłonięte w tej gierce. Jak w jakichś tych, takich mobilnych gierkach, tam zawsze są takie laski ubrane właśnie. Paskudne miejsce. Dosyć ponure miejsce. Faktycznie, wygląda jak schronienie wampira, dlatego możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. A to jest to samo chyba miejsce, które wcześniej, w którym wcześniej odczarowywaliśmy jakiegoś zioma. Stój cicho i nie przeszkadzaj. Dobra, szefowo. Tylko brakuje mi różnorodności piersi w tej gierce. Ja wiem, że to jest mały szczegół, ale bardzo kluczowy, tak. W ogóle, że grubych osób nie i tak dalej, mało jest takich jakby... Kurza mnie to. Werdel Tanstedt, Enzer Kersen! Fender Tanstedt, Enzer Heze! Eszpun! A ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam wzgórze. Trwała bitwa. Ja miałem dostarczyć rozkaz. Pamiętam rudowłosa czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli, a czarodziejka nazywała się Lyta Neyt Koral. Ja też tam byłam. To zdarzyło się dawno temu. Szejsery. Jak dawno Jesteś temu? Wyczerpany.
Musisz odpocząć. W ogóle mu czas jakby leci, czy on by mógł na 200 lat być zaklęty? Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratry. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. Widzowie, jakbyście mieli na przykład taką opcję, żeby teraz przeinkubatować jakby na przykład 200 lat później, zrobilibyście to? Zostawili rodziny i wszystko i 200 lat później, żeby się obudzić? Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. Może z Gerwardem w sensie? O, chyba niekoniecznie. To jest w ogóle... Czy chcielibyśmy w ogóle iść do przyszłości? Bo nawet nie wiemy, czy ta przyszłość by była, ale z drugiej strony chipy w głowach, latanie w kosmos i oczy kryjnicy. I ja pierchruper, widzowie. Totalnie akurat OP to by było. Ale... No ale mógłby świat w sumie nie istnieć, to nie wiadomo. Tak, jak oni gadali, to już się przymuliłem, nie? Ja muszę gadać chyba cały czas na tych odcinkach, bo jak oni już przeprowadzili jakąś rozmowę, to ja... za bardzo chillowa jest ta giereczka. Chociaż oczywiście, no lubię jak oni też gadają. Zresztą trochę wykonują za mnie robotę, więc tak mi luz. Bo ja sobie tylko wtedy siedzę w tamtych momentach i słucham, co oni mają do powiedzenia i nie muszę nic mówić na żaden temat. Się nie wypowiadać, więc nie... Robota zostaje wykonana przez giereczkę i to jest spoko. No ale z drugiej strony, no strasznie się wtedy przymulam. Jeżeli wchodzę na takiej pełnej i nagle jest taki stop i nie muszę nic mówić, nie muszę szybko chmienić, to mi się bardzo szybko mózg przełącza na zupełnie inne fale. W ogóle w mózgu mamy fale, które decydują o tym, co aktualnie robimy i jakie aktualnie odczuwamy z tym emocje. Udamy się tutaj w ogóle do Avalaha, może będzie szybciej. Na pewno będzie szybciej. I mam wrażenie, że właśnie z takiego agresywnego trybu, chyba to się nazywa tam fal alfa, mi się przełącza mózg na tryby beta w momencie, kiedy nic nie robię. I odpala z powrotem alfa, kiedy zaczynam myśleć i zaczynam odcinek. I kurde, niedobrze, że się tak przełącza natychmiastowo. A często to właśnie widać na przykład w pracy, że jeżeli już coś robię na przykład fizycznego, to mam ochotę mega robić wszystko fizycznie, bo jak już usiądę z dupą, daj sobie spokój, kurwa. Też mi się nic nie chce. Często na przykład po 10 godzinach intensywnego dnia stwierdzam, że jeszcze 3 godziny coś porobię, nie? Mimo tego, że powinien być gigantycznie zmęczony, ale dopiero kiedy faktycznie usiądę z dupą i przestanę coś robić, to wtedy mi się dopiero uświadamiasz sobie, jak bardzo zmęczony jestem. Jak bardzo mi się nie chce. To też ciekawe. Psychologiczne... Przyznam, że tego się po tobie nie zagadnienie, nie, no w sensie... Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Ymeritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A to ty też do nich należysz? A tak się składa, że Eredin go otruł. Ty, ale to ty jakieś 5 razy mniejszy jesteś od tamtych ziomów. To się wydarzyło, to po prostu jesteś taki kurduplos? Zabójstwo króla, mocna rzecz. Rozumiem, że niewiele osób o tym wie. Z żyjących bodaj tylko ja i oczywiście Eredin. Pytanie, czy Gels ci uwierzy? O to się nie martw. Nie powiedziałeś, że chcesz zabić Gelsa. Drastyczne środki nie zawsze są konieczne. Więc pewnie chcesz mu zaproponować jakiś układ. Wnioskowanie na medal. Winszuję. Również pozdrawiam. Musimy się z nim układać? Żartujesz? Nie lepiej go po prostu zabić? To właśnie jedna z rzeczy, przez które Gels gardzi waszym światem. Bezsensowna brutalność. Czasem trzeba użyć rozumu, a nie miecza. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę.
Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. O. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Akurat w Nowigradzie, w którym jesteśmy. Ruszajmy. Ale akurat to może być przypadek w sumie, bo tyle razy musiałem podróżować prawo, lewo, ruszać dupę po całym tym, po całym kontynencie, że akurat chociaż raz mogło być akurat faktycznie miałem stąd w Nowigradzie. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwe. Ty, no właśnie, ona tam jest. Ostatnie przygotowania. Ty, poczekaj, kurwa! A ja tu miałem jeszcze z kimś pogadać. Yennefer. Jak pójdziemy za Valachem, to mi się nie anuluje ta misja? Nie, może nie. No dobra, dobra, dobra. Nie, no dobra, to chodźmy za Valachem. Powinno być dobrze. Ja chciałem się upewnić, że wszystko jest w porządku, widocznie. No co ty gadasz, że akurat w tym domu akurat tutaj jest portal. No akurat za piecem, co? Tu jest przejście za ścianą. A tam jest. No dobra. Ty, kurwa, to chodźmy. No ale podróż. Wycieczka. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. To będzie zajebista misja ogólnie. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Ty, to może po nią pójdźmy, co ty na to? Już czas. Co już czas, kurwa? A dobra, jeszcze za późno, tak? Portal się otworzył. No to będzie ciekawe miejsce, ciekawe miejsca będą. Nienawidzę portali. Nowe światy. Oj kurwa, coś mi do oka wpadło. Chyba ty, Witko. Wygląda jak trochę siedlisk ze Star Warsów, a tam był jakiś wielki budynek, tam jest, patrzcie, w tle. Patatatamo. Gdzie mieczem teraz pokazuję, lewym mieczem, pa. Ten jest budynek jakiś jesteśmy. Wielki, jak ze Star Warsów. Dobra, jesteśmy przeciążeni, nie jesteśmy przeciążeni. A nie mogę biegać, bo to... To gdzieś w naszym świecie? Do pustynia. A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. A nie mamy? Nie wiem, kurwa, mamy? Tam mnie ciekawi, co tam się znajduje. Chciałbym tam, kurczę, podlecieć na tym, na jakimś noclipie albo czymś takim. Bardzo stary świat, wyeksploatowany i zniszczony. Jest nie. Tu jakieś życie? No. Głównie pustynne stworzenia, zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazurnice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. Duna? A przed nimi. Byli tu jacyś... Czemu ta gierka jest teraz tak cicho? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światów? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Dildosy? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Żyło morze? Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata,
do ostatniej kropli. No to mamy przejebane, szczególnie, że jesteśmy debilami. Ty, swoją drogą zapomniałem, że taka scena była w Wiedźminie. Ja dopiero teraz mi się przypomniała. Ło kurwa, ty widzicie to? Wiedźmin w jakimś osobnym świecie. To nie wygląda w ogóle jak ta gra. Zapomniałem o tym, że my takie rzeczy, które można tutaj robić. Zajebiste. Kurwa, zagrałbym. CD Projekt Red, proszę ruszyć dupę i robić kolejne świetne produkty. Natychmiastowo, a nie naprawiać cyberpunka. Już każdy zagrał. Co się zbugowało, to się odbugowało po wczytaniu. Wszystko fajnie. Proszę mnie tu dodatki wrzucać natychmiastowo. My tu content muszę mieć dla widza. Wygląda na lekko zrujnowany. No, idziemy sobie tu po lewo. Tu. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. To ja se zwiedzę. Wygląda jakby ktoś zbudował te góry. To wygląda jak miejsce, w którym mógłbym stanąć. Czyli żyło, tu może. Tylko jeden organizm. O, tam coś jest. Gdzie? Patrzcie, po prawo. Wygląda jak... zbugowana tekstura. Tak to w sumie wygląda. A będą tu jakieś potwory? Chyba będą. Ale mogę się mylić. W ogóle fajny motyw z tym, że te światy się mieszają. Można tutaj fajnie pomieszać to wszystko. Bardzo fajnie to wymyślił Andrzej. A potem w kurwi. Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. Bo zaczął narzekać na Wiedźmina i że wziął za mało pieniądza. Czy rozumiem jakby. O, pazurnice! O kurwa, ty, to wygląda jak... No jakieś taka gra przeglądarkowa na tym. Nie przegląd... tak na Facebooku była. Teraz mi się przypomniało i się budowało... takie wielkie społeczeństwo. I generalnie one, te ludki, które tam występowały, były takie pomarańczowe. Nie wiem, może ktoś w to grał kiedykolwiek. Nie wiem, jak ta gra się nazywała. Ale była zajebista. Dobra, mogę coś z nich pozbierać? Mogę coś z nich pozbierać, poczekaj, bo to samo... Nie, zaraz biegnę. Nie, no muszę coś zebrać z nich. Kurwa, śmigło. Zaraz. Proszę, no zobacz, tu jest do podniesienia. A chyba ich nie da się pokonać, one się będą respić niestety w nieskończoność. Spróbuję jeszcze te trzy pokonać. Jeżeli się uda... No nie, respię się w nieskończoność, a szkoda. Bym sobie pozbierał, oni tu mają jakieś rzeczy, może unikatowe. A może nie, i twórcy specjalnie tak zrobili. Nowy świat. Już chyba bez Avalacha. I ojciec... Czyż to jak Star Warsy dosłownie wygląda? Tak, będzie grany. O właśnie, trzeba zagrać w Jedi Fallen Order. Nadal nie wiem, czy to zrobić na streamie, czy... No na streamie chciałbym zagrać w najtrudniejszy jakby poziom trudności. No ale z drugiej strony to będzie stream dla jednej osoby. Z nudnej gierki, nikt tego nie będzie oglądać. A tak sobie zagram na YouTubie i zrobimy fajną fabułkę. Fajnie sobie przejdziemy giereczkę. No spokojnie, będę się wkurwiał. Tak, myślę, że ciężkie rzeczy zostawimy Dark Soulsom. Szczególnie zachęcająco. Dark Soulsom. A czemu jestem przeciążony i nie mogę biegać? Ciężkie rzeczy zostawimy, słuchajcie, Dark Soulsom i na przykład Jump Kingowi. No nie mogę biegać. Trzymać oddech. Jeszcze chwila, jakbym się udusił. Tak, tylko już się dusić, debilo. No nie mogę biegać i nie mogę też nie poradzić nic z tym. O! Weź sobie zjesz surowe mięso? Nie, no to tragiczny ten jest. Tragiczne żarcie, weź tutaj zmień to na jakiegoś kurczaka. Dobra. Szybsza regeneracja, srusy paniemy, pierdzielniemy sobie jaskółeczkę. Dobra, mogę już biegać, nagle mi się odblokowało, no dobra. No to teraz to mogę przechodzić przez te gazy, no. Nie będzie to jakieś teraz najcięższe. A mi ucho boli od tych słuchawek pewnie. Oj, teraz mnie taka myśl naszła. O! Mogę z niego zaczerpnąć. Nawet tutaj? Może być. Taka myśl mnie naszła.
Czy jak masz odstające uszy i nosisz słuchawki, to one ci się w końcu przyklepią? To jest chyba dobra myśl. Pytanie. Wydaje mi się, że tak. Tam na dole jest w ogóle jakieś kości są. Ale co to za świat? Zielonego pojęcia nie mam. Pewnie w książce znajdziemy troszeczkę większy o nim opis. Na Wikipedii pewnie też. Ale coś żyje tu dużego. Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. O, Genwart. No, no, no. Inteligent. Dobra, gazu w dół? Gdzie kurwa mam iść? Poczekaj. Znajdź następne przejście. No tam jest. Ty, to jak na moje, to w dół idę, tak? Jak na moje, to jednak nie idę. Ty, to gdzie ja mam iść? Znaczy, jak na moje, to nadal. To jest prawidłowa droga i szczerze mówiąc, wczytałby to jeszcze trzeci raz. Drugi raz w sumie wczytał. Myślę, że to jest prawidłowa droga, serio. Ale chyba niekoniecznie. Tutaj? Nie, no gdzie ja mam iść? Znajdź następne przejście. Tu i w lewo? I tam? Potem w dół i na drugą. Nie wiem, kurwa, idę tam. Możliwe, możliwe, że tutaj. Pych sobie w... A, chyba dobrze mówię. Tu i w lewo. Cyk, dobra, w prawo. I potem tam, tam, tam. I dojdziemy do tego portalu ostatecznie. Ciekawe, czy to są jakby światy inspirowane jakimiś innymi, na przykład grami albo... Znaczy, no grami z podejściem tego wieprza to niekoniecznie. Ale generalnie, nie wiem, inspirowane filmami albo jakąś inną sztuką. Czy po prostu jakieś autorskie wymyślone. Już mnie gardło boli, chcę coś powiedzieć, ale czuję ból w gardle. Na szczęście wczoraj robiłem czyszczenie szafki i generalnie okazało się, że mam to 4 te opakowania tapsów na gardło. Mogę zawsze sobie zażyć. Dobra, co to jest w ogóle za kości? Nieznanego mi zwierzęcia niestety. Nie mam czasu się też za bardzo przyglądać. Rura w takim razie. Jaki flashbang. O kurwa, ty pod wodą. Wodnisty świat, wodnisty świat. Wygląda całkiem jak nasz świat. Ty, to trochę... Trochę przejebane, że my się wszędzie możemy zrespić. Wodnistego świata, nie pamiętałem świata. No tutaj niestety... Jak zimno. Świat, w którym jest bardzo zimno. Trochę jak w The Long Dark. Jo ci krinca, wiedźmak. Kto robił tą grę i czemu jest taka przepiękna? Muszę się dziś. O kurde, zamarzam, dobra. Szybko znaleźć następne przejście. Ale nie, no jest przepiękna. Może kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Gierka jest absolutnie prze... A to co? X. X. Podpal. Żeby mi się ogrzać. Nie podoba mi się ten X, znaczy podoba mi się właśnie, może po drugiej stronie coś jest. Podobny X? Brak. A możemy wejść na górę? Raczej też nie. Dobra, nie no, ta gra jest przepiękna, cieszę się, że wam mogę pokazać to w 2K. Niestety nie mogę w 4K. Z tego względu, że drastycznie musiałbym zmienić jakość i to nie jest tak... O, zaciąłem się i to nie jest tak, że niestety mi komputer nie wyrobił, tylko to jest tak, że niestety brzydko 4K u mnie wygląda na monitorze. Tym więcej K, tym gorzej wygląda. Czyli prosta piła, żeby się cieszyć jakością 4K, musiałbym mieć monitor 4K. A nie mam. Kurde, taki monitor 4K
120-140 Hz. A ma na 240. O kurwa, ile by takie coś kosztowało? Nie wiem, strzelam, że pewnie 3000. Jakiś mega drogi byłby. Ale to by była inwestycja. No, solidna. To trzeba przyznać. Na pewno gamingowy experience byłby dużo, dużo wyższy, jeżeli jest teraz. Chociaż i tak jest tak zwany wysoki. Dobra, biegniemy, damy chyba radę. Po prostu dzida przed siebie i jakoś to będzie. Tak mi się wydaje, że jakoś tędy i damy radę. Jo? Chyba da. Może być, że jestem tu. Światło w takim miejscu. Ktoś musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący. Trochę wygląda jak Frostpunk. Chowaj się! Domy zasypane aż po dachy. Ciekawe, ile trwa ta śnieżyca. Pewnie tu było, tak. To jest pojebane, że faktycznie ludzie tak... czyli w niektórych miejscach na świecie mają, że faktycznie zaczyna padać śnieg i oni mają dosłownie po sam dach zasypane domy. Moja mama mi opowiadała, że kiedyś były takie śnieżyce, że faktycznie ona otwierała drzwi i tam było no z 5-6 metrów śniegu i oni to musieli odkopywać chłopy tym. Normalnie odkopywali to, żeby w ogóle przejść do sklepu czy cokolwiek. Najgorsza jest ta wszechogarniająca cisza. Wydaje się, że nigdzie nie ma żywego ducha, tylko śnieg. Śnieg, wszędzie jest śnieg aż po horyzont. Ale czasem znajdujemy jeszcze w domach żywych ludzi. Wszyscy są głodni i przemarznięci, ale nikt nie odmawia pomocy. Pozwalają nam się na trochę ogrzeć przy ogniu i zregenerować siłę, a potem ruszamy dalej ku latarni. Ludzie mówią, że tam są jeszcze zapasy żywności. Serio to wygląda jak jakiś Frostpunk. Mam Frostpunka. Możemy kiedyś ograć. Kurwa. Mam tyle gier widzowie, że... Wszystko mam. Wszystko jest posiadane, możemy ograć. Tylko nie posiadam dodatków. A to drogi dodatki. Ale no jak już będziemy grali, to na pewno sobie gramy z pełnymi dodatkami. No tak tylko mówię, że teraz. Żeby faktycznie posiadam. Nigdy nie grałem w tego Frostpunka. Dobra. Ktoś mi udzieli pomocy? Chyba nikogo tu nie ma. Wyprawiona skóra. Dobra, zejdźmy na dół. Tu w ogóle coś jest do przeszukania, ma. Oczywiście, co innego mógłbym tu spotkać. A, no ta. Czyli to jest ten świat... czyli to jest ten świat, który on chyba próbuje uratować. Tak możliwe. Czyli świat... Który niestety świat, który niestety dopadło białe zimno. I dlatego on potrzebuje Lili, by uratować ten świat. Tam do góry coś było do przeszukania, jakaś wskazówka, kurwa, ale już się nie cofnę chyba. Dobra, lecimy przed siebie. Tu coś jeszcze jest ciekawego. Miejmy nadzieję, że może ciekawego. Mniejszy kamień runiczny, może być. Te pozamykane. No, tak patrzę po architekturze generalnie. Wydaje się... Nie aż taka stara. Ale też nie wydaje się nowoczesna. Taka... nowożytna to nie to złe słowo. Renesansowa. O! To jest odpowiednie słowo. Trochę jakby czasy... po nas. Po Wiedźminie. Ale niekoniecznie nowoczesne. Dobra, tutaj mogę się schronić? Mogę. A to jest ta latarnia, tak? Już jesteśmy na miejscu? Nie wiem. A, ni chuja. Dobra. Tutaj nie mogę wejść, tutaj nic nie ma. Bezpośrednio dzida do latarni. Pozwiedzałbym sobie coś chociaż. Poczekaj, zostaw. Tyle, przysięgam, że na lewy. Wy macie płynniej gierkę niż ja. To nie jest żart, kurwa. Przysięgam wam to. Że wy macie płynniej gierkę niż ja. To jest niesamowite, ale tak jest. No widzę u was na lewym monitorze, mam 3 razy bardziej płynną gierkę, nie? Jak ten pierdolony Wiedźmin działa? Nie wiem, przysięgam wam, że to nie jest żart, nie wiem. Może ja mam jakieś złe ustawienie monitora, nie? Może to nie jest 140 Hz u mnie, tylko 30. Nie wiem, bo... Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? Nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina,
a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców? Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap Gonu i przeniosła do lasu pod Kaer Morhen. O kurde. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? O! Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Solidna tutaj rozmowa będzie. Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. Bardzo dobra decyzja. Mam nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem cię, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. A chcesz mi powiedzieć, że najgroźniejszego gościa NL? Lecimy do jego świata? Nie, to Day Red. Czas robimy końca. Dom. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chce popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. No to w drogę. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużyny. Za chwilę. A tutaj co jest? A tędy chyba przyszedłem, tak? Jo. A skąd on tyle wie? Wiedzącym one. W końcu elfi świat? Chyba tak. Pałac świadomości, siedziba tego zioma. Szkoda, że nie możemy sobie tutaj pochodzić. To by było fajne, jakbyśmy mogli sobie tu jeszcze pochodzić. Po tym świecie całym. To Tirnalia? Pałac świadomości. Dawniej księżycowy. Główna siedziba Gelsa. A skrzynki ma? Jo. Może? Gdzieś tu? Coś? Dla widza? Kurwa, nie mają jak w innych pałacach by było. Spoko, no tak bym sobie pochodził tam. Proszę, dlaczego to mnie zrobili taki... Ładne miasto. Tylko pochodził. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. A, no musieliby zrobić całe miasto, szkoda. Jo, cię kręca, poka. Faktycznie całkiem niezłe to miasto. Tutaj jakiś domek, tam są domki. No, nie no. Potwierdzam, jest po prostu przepięknie, kurwa. Jak z Władcy Pierścienia, albo coś takiego. No się nie mogę napatrzeć po prostu. A wy, a jakim cudem wy macie płynniej gierkę ode mnie, to jest... To mnie tak irytuje. Może ja powinienem sobie tutaj 60 Hz ustawić, bo tak to mam 120 i nie wiem. Czy to się baguje u mnie na ekranie. Bo oczy mi się bagują, niech patrzę na lewo do... Nie! Tak. Samica. Chciałem zobaczyć. Kto to? Co oni tu robią? Takie dziwkarskie chyba rzeczy. Skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Ladacznico? Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krewan es pan et koam han maha. I wiedźmin z Rivi. Kedmi. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Doren. Nie uważasz, Krewa? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go.
Napijecie się czegoś? Wódki. Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. To się dogadaliśmy z Gerwardem. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie. Macie może wódkę? Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Myślę, że jest szczery. Nie jest, ale to bez znaczenia. Nie, myślę, że jest. Myślę, że czasem nawet wśród elfów NL trafi się ktoś przyzwoity. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. To prawda. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. No dupa mnie już boli. Od siedzenia. Żebyśmy mieli jasność. Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś onej romanty? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Pozwól z nami, dość gadania idziemy. Pozwól z nami. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Co ty gadasz? Widzisz z tym go... No podkręcił trochę. Sfotoshopowo. Ty, to my gdzieś z nim idziemy do jakiegoś innego świata? W ogóle tego nie pamiętam. Myślałem, że tutaj trzy słowa i elo. Ale tu widzę, kurwa, się dzieje jakieś ładowanie. Chłopie, tu jakieś zadyma się dzieje, nie? Przepraszam widzowie, ale muszę wam teraz odsiewać i zostawić ten ekran. Było napisane tak: gdy nadejdzie czas białego zimna, nie jest żółtego śniegu. Zysięga, że tak było napisane w tych napisach, tamtych podpowiedziach. Jakieś kurwa mega mnie to rozbawiło. No i mi się kamerka zwiesiła jak zwykle. Ale trzeba widzowie myśleć pozytywnie, wiecie już z jaką precyzją potrafię wkładać rzeczy? Do ciasnych rzeczy? Bardzo dużo, bo za każdym razem muszę to wyjąć i włożyć z powrotem praktycznie na ślepo. Także już zostałem kurwa mistrzem. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Kompletnie tego nie pamiętam, kompletnie. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Ja chyba nie miałem nigdy takiej opcji. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmorum. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, ona jest romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć NL przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? Nie starczy, że sprzeciwisz się Redinowi? Zrobisz, co będziesz chciał? Może być ważna decyzja. Zrobisz, co będziesz chciał. Jeśli stwierdzisz, że chcesz służyć dalej królobójcy, droga wolna. Nie zdziwiłbym się nawet. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. No chyba całkiem nie... No... Wyśnij je nam wszystkie. Nie, no zaraz nagrywam bez kamerki, nie? Było żadnych niejasności. Czemu nie?
Na pewno nie widziałem w swoim życiu ani razu tej sceny, to jest... Chociaż może widziałem. Nie wiem, nie... Ekipa chyba szła. Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć... Też nosi gdzieś kamerę ustawiać, żeby słychać muzykę. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. A ty? Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Nie taki dziki gon straszny. Przytulas. Serio, nigdy w życiu nie pamiętam tej sceny, żebym ją wykonywał, takiej misji w ogóle. Znaczy tą misję z pochodzeniem, na świat, po światach pamiętam. Zaraza, trzeba go było przycisnąć. Spokojnie, Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. Cia. O wilku mowa. My się nie znamy na tych Chinezjach. Nie ufam Gersowi, po prostu jestem ostrożny. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie, ale wierzę, że Gels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. Podoba mi się ten plan. Prosty. Będziemy chwilę przerwy na wydanie punktów na przykład. Dostępne ciekaw, punkty co to za 3. Mała sprawa, którą masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi sobie pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? No. Pewnie, kurwa. Tylko zaraz. Chętnie ci potowarzyszę, ale muszę wcześniej coś załatwić. W takim razie będę czekać tam, gdzie mówiłam. Na rynku Złotego Miasta. Rynek Złotego Miasta. Z wielką chęcią się tam uda w następnym odcinku, a w tym dzięki, że byliście, że obejrzeliście. No i co? Zresztą co ja wam kurwa dziękuję, jak wam się podoba to oglądacie, jak nie to nie. To ja będę dziękował, że mnie oglądacie. Jak wam się nie podoba, to byście nie oglądali. To jest chyba proste w miarę, tak mi się wydaje. W sumie ta, nie ma za co dziękować. Co bym powinien dziękować, że taki giga content robię? Dobra. Dzięki widzowie i widzimy się jutro jak coś. Jak zawsze. Pozdrawiam. Nie widziałam cię tu wcześniej. Jak cię zwą? Geralt z Rivii. Ja jestem Yuta Andimun. Nie znalazł się dotąd taki, kto potrafiłby mi dorównać w walce. Może się ze mną zmierzysz. Słyszałam o tobie. To ty pokonałeś Olafa zwanego Niedźwiedziem, prawda? Tak. W takim razie będziesz godnym przeciwnikiem dla mnie. Jestem gotowy. Zaczynajmy więc. Niech Freja wskaże zwycięzcę. Oszukiwałeś! Naprawdę aż magii i eliksiru ci było trzeba, żeby jedną kobietę pokonać? Ale... Hańba ci!
Przebyłeś daleką drogę.